pomyślałem sobie kiedyś, że jak uda nam się zorganizować w parafii zbiórkę krwi, to powiem o tym kazanie. I czasem się tak zdarza, że biorę do ręki Słowo Boże, teksty liturgii Słowa i nie mam bladego pojęcia, co powiedzieć. I wyobraźcie sobie, że dokładnie tak było wczoraj, kiedy zastanawiałem się, jak to Słowo Boże, które usłyszeliśmy, połączyć z akcją krwiodawstwa. W zupełności nic, absolutnie nic nie przychodziło mi do głowy. A jak nie wiem, jak coś wymyśleć, nie wiem, jak to zrobić, to mam taką zasadę, że po prostu czytam to Słowo Boże do oporu. Po prostu czytam i czytam i czytam i czytam i w końcu w którymś momencie coś mi przyjdzie do głowy. I słuchajcie, za którymś kolejnym czytaniem tego Słowa Bożego wpadają mi takie słowa. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie i pożyczajcie, niczego się w zamian nie spodziewając. W innym miejscu, dawaj każdemu, kto cię prosi. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie. I tak sobie myślę, no przecież to o to chodzi. W akcji oddawania krwi wchodzi o to przede wszystkim, żeby kochać. I to kochać, słuchajcie, ponad miarę. Bo zobaczcie, Jezus nie mówi nam dzisiaj, że mamy się lubić. Nie. Nie mówi nawet, że mamy się szanować. Też nie mówi. Nie mówi nawet, że mamy się kochać. Święty Łukasz, który relacjonuje tą mowę, używa greckiego słowa agapate. To znaczy, kochajcie się ponad wszystko, kochajcie się ponad miarę, wstawiajcie sobie poprzeczkę bardzo, ale to bardzo wysoko w miłości. To jest taka miłość, która właśnie przechodzi wszelakie granice. I teraz zobaczcie, jeśli ja potrafię kogoś kochać, zdarzało się na przykład, że ktoś oddał nerkę swojemu dziecku, bo dziecko chorowało, nie było problemu. Ale jakby ktoś tu przyszedł i powiedział, że potrzebuje nerkę, a to byśmy się już zastanowili, czy oby na pewno oddać tej osobie tą nerkę, a kto to jest, po co, a na co. Na pewno by były jakieś pytania w nas. Natomiast jeśli oddajemy krew, to tak naprawdę dajemy życie ludziom, których w zupełności nie znamy. Ja oddaję krew już 2 lata i pamiętam, że kiedyś zapytałem się w tym centrum krwiodawstwa, czy w ogóle jest wiadomo, do kogo ta krew idzie. No i pani, która tam obsługiwała, powiedziała tak, że oni mają dane na ten temat, gdzie to jest, w którym szpitalu i tak dalej. Natomiast nie mówią tego. W Anglii na przykład podobno tak jest, że jak wasza krew czy moja krew jest użyta, to wtedy dostaje się SMS-a, że w tym dniu twoja krew została użyta do leczenia. Natomiast my nie wiemy. Nie wiemy za kogo. Dla kogo i za kogo w ogóle my tą krew naszą, powiedzmy tak w cudzysłowie, przelewamy. Jezus mówi tak, że nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Jezus też postawił sobie poprzeczkę wyżej. Powiedział co innego, a co innego zrobił, bo oddał życie za swoich nieprzyjaciół. I teraz zobaczcie, nasze życie, naszą krew, gdzieś 8 do 10% naszej krwi można oddać w takiej akcji krwiodawstwa. To jest nasze życie na rzecz innych. I komu możemy oddać? Nie wiemy. No nie wiemy. Może to być nasz znienawidzony sąsiad, który akurat jest w szpitalu i akurat pasuje grupa krwi. Nie wiemy. Może to być znienawidzony pracodawca. Też nie wiemy. Może to być nawet polityk z partii, której bardzo nie lubimy. Tego też nie wiemy, bo ta krew krąży tak naprawdę po całej Polsce. Może to być ktoś, kto ma zupełnie inne wartości niż nasze. Może ona trafić do tak zwanego kibola, który pobił się z drugim kibolem po meczu. Nie wiemy. Może trafić do, nie wiem, homoseksualisty. Może trafić do pijanego kierowcy, który spowodował wypadek i kogoś na przykład zabił i sam też po prostu odniósł jakieś ciężkie rany. Może trafić do narkomana. Może trafić do bezdomnego, który przychodzi do nas tutaj do kuchni po zupę. Nie mamy bladego pojęcia. I zobaczcie, że to sprawia, że ja potrafię kochać ludzi, których w zupełności nie znam. Bo nie robię tego dla kogoś konkretnie, tylko robię to właśnie taką miarą ponad wszystko. Używając właśnie tego greckiego słowa agapate. I tak sobie dzisiaj rano, bo są u nas takie fajne siostry nazaretanki, o nich jeszcze powiem, i doszliśmy z tymi siostrami do wniosku, że fajnie by było wiedzieć, dla kogo ta krew idzie. I żeby ktoś na przykład wiedział, że ta dana osoba mu tą krew przekazała.
No ale doszliśmy do wniosku, no co by było, jak ktoś jest na przykład, nie wiem, apostatą, że odszedł od kościoła, tak? Albo jest w ogóle satanistą i się okazuje, że siostra zakonna i ksiądz dali mu krew, tak? Że po prostu apostata, satanista, ktoś daleko od kościoła żyje tylko dlatego, że trzy siostry zakonne i dwóch księży w parafii oddało krew. No to by było takie, mogło być dla niego trochę ciężkie. Więc nawet lepiej, że po prostu nie wiemy. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeśli my potrafimy oddać tą krew, to naprawdę ratujemy życie. To jest pierwszy tydzień od nie wiadomo kiedy, bo nie wiem, kiedy tak było ostatnio, że szpitale wstrzymały operacje tylko dlatego, że nie ma krwi. No i teraz pytanie, no ile tej krwi idzie? Wczoraj zadzwoniłem do moich takich znajomych lekarzy i podpytałem ich nieco, jak to wygląda. My oddajemy, tak jak już wam powiedziałem, 450 ml, czyli powiedzmy dwie szklanki krwi jesteśmy w stanie oddać. To jest niedużo, bo my mamy tak od 4 do 6 litrów w sobie, więc dość sporo. I teraz tak, jeśli jest operacja serca, jeśli jest operacja na otwartym sercu, to takich jednostek krwi potrzeba 6. Czyli żeby ktoś na stole operacyjnym przeżył operację serca, potrzeba 6 dawców krwi. 6. Jeszcze gorzej jest w przypadku na przykład przestrzepu wątroby. 20 jednostek krwi. Czyli żeby jedna osoba miała nową wątrobę, potrzeba 20 osób, które oddadzą krew. 20. Z takich najbardziej tragicznych rzeczy, bardzo rzadko się to zdarza, ale się zdarza, jak jest taki naprawdę tragiczny wypadek komunikacyjny i ktoś przeżył. To zdarza się, że całe to leczenie, całe te wszystkie operacje, które musi przejść ten pacjent po tym wypadku, pochłaniają aż 50 jednostek krwi. 50 jednostek. Czyli powiedzmy tak, gdzieś 1/5 was tutaj, jakbyście wszyscy oddali krew, 1/5 jest tylko na leczenie jednej osoby z takiego bardzo, bardzo ciężkiego wypadku samochodowego. 50. Z takich może milszych rzeczy, ale które też ratują życie, to jest, słuchajcie, taki zwykły poród. Bardzo często zdarza się, że kobieta po porodzie również otrzymuje krew i przeważnie to są dwie jednostki. I wczoraj dzwoniłem właśnie do znajomego ginekologa i mówi mi tak, powiedz ludziom na kazaniu, że taka krew, te dwie jednostki ratują dwie osoby. Bo jeśli matka nie przeżyje porodu, to automatycznie dziecko ma też niskie szanse na przeżycie. I jego żona, bo żona tego mojego kolegi jest neonatologiem i ona zaś ratuje te dzieci, które już się urodziły i mówi, że z tej krwi też robi się tą krew taką specjalną dla dzieci, taką bardzo starannie przygotowaną, którą daje się tym noworodkom, podaje się i mówi, że tam jest tylko 45 ml podają, bardzo malutko tej krwi i ona sprawia, że noworodek jest w stanie przeżyć. Ale trzeba tą krew pobrać właśnie od tego jednego dawcy. Więc to jest strasznie ważne. Czytałem też wczoraj taką, powiedzmy, relację ojca 10-letniej dziewczynki, która chorowała na ostrą białaczkę. I on tak jakby w tym tekście dziękował tym wszystkim dawcom, którzy dali krew. Dlaczego? No bo przez jeden rok jej terapii ona otrzymała kilkadziesiąt litrów krwi. Jak podawali jej chemię, no to wtedy tak jakby wyłącza się szpik, który produkuje tą krew i na przykład przez 2 tygodnie zupełnie krew jest nieprodukowana. I wtedy trzeba tak jakby te składniki tej krwi temu dziecku, czy w ogóle wszystkim chorym na białaczkę podawać i tego idzie naprawdę dużo. I tutaj mamy problem jaki, że nie ma fabryki krwi. Nie ma, nie da się wyprodukować. Jak nam braknie witaminy C, żelaza, wszystkiego, wszystko możemy iść i kupić w aptece. Jak jesteśmy chorzy, możemy kupić antybiotyk, inne lekarstwa, możemy wyprodukować szczepionkę. Nie jesteśmy w stanie wyprodukować krwi. Jak chcemy dzieciom, to mówiłem, tak mi fajnie przyszło do głowy na poprzedniej mszy świętej, gdzie znaleźć fabrykę krwi. Mówiłem dzieciom, żeby się odwróciły w kościele na drugą stronę i mówię, że tu siedzi gdzieś 300 takich małych fabryk krwi, bo każdy z nas jest właśnie taką fabryką krwi. I moi drodzy, ta nasza krew to jest właśnie to, co możemy dać. Tutaj ewangelista właśnie mówi, tak jakby Jezus mówi przez tego ewangelistę, dawajcie. Nie, że dajcie raz, dawajcie, czyli miejcie gotowość do tego, żeby dawać. Dawajcie, a będzie wam dane. Dzisiaj nie wiemy, kiedy będziemy tej krwi potrzebować. Też mówiłem na pierwszej mszy świętej, tam gdzie jest więcej starszych osób,
bo jak się ma więcej niż 65 lat, to nie można oddawać. Ale może ktoś z was też nie może oddawać, ale na przykład już przechodził jakąś operację, że może właśnie poszło tych 6 jednostek krwi na operację waszego serca i dzisiaj nie możecie dać waszej krwi, ale na przykład możecie powiedzieć swoim, nie wiem, wnukom czy dzieciom, że może warto by tak w cudzysłowie odrobić, tak? Babcia żyje, 6 osób się złożyło swoją krwią na to, że babcia żyje, to może by pasowało w rodzinie załatwić 6 dawców, żeby inne osoby też mogły żyć. Żebyśmy po prostu potrafili być wdzięczni. Pewna mama takiego mojego znajomego, on zginął w górach, przysypany lawiną w styczniu, napisała potem na internecie takie świadectwo o swoim synu, swoim dziecku. Napisała tak: byłeś dumnym krwiodawcą. Oddałeś wielokrotnie więcej czystej z serca płynącej krwi niż sam miałeś. Tak więc żyjesz w tych biedakach, do których ona popłynęła. Zobaczcie, mama nieżyjącego swojego dziecka ma taką świadomość, że są ludzie, którzy żyją właśnie przez to, że on był tym krwiodawcą. Więc moi drodzy, zachęcam was właśnie do tego, byśmy umieli przechodzić ponad podziałami, byśmy się nie zastanawiali, ile mnie to kosztuje, bo tak naprawdę nic to nie kosztuje. Pójdziecie, oddacie krew i za 2 dni macie jej dokładnie tyle samo, bo gdzieś 2 dni się organizm regeneruje po oddaniu krwi. Wszystkie mity, które są, że tam jak się oddaje krew, to potem się ma nadciśnienie, albo się ma dużo krwi, albo jakieś tam inne dziwne rzeczy, odstawcie na bok, bo to wszystko są bzdury. Jeśli oddajecie krew, to pomagacie. Nie ma tam prawie, no oczywiście wiadomo, że komuś może zaszkodzić, ale to wam powie lekarz w tym autobusie czy w centrum krwiodawstwa. Natomiast nie ma aż takich rzeczy, które by sprawiały, że ja będę się bardzo źle miał. Tutaj też dzieciom tłumaczyłem, się bardzo cieszyły, że jak mama pójdzie i odda krew albo tata, to dzieci dostaną 8 czekolad. Więc już widziałem, że dzieci po prostu wrócą do domu i będą opowiadać, że one chcą 8 czekolad i mama ma iść oddać krew. No i do tego im tłumaczyłem, że jeszcze możecie powiedzieć rodzicom, że mają 2 dni wolnego w pracy, jak oddadzą krew. Zupełnie gratis. I dostaną jeszcze za to pieniądze. Więc tak jakby plusów jest bardzo dużo, minusów jest tak naprawdę niewiele. Więc zachęcam, mówię, sam oddaję krew, sam dzisiaj też pójdę po tej mszy świętej do autobusu oddać tą krew. Zachęcam również was właśnie po to, żebyśmy umieli się dzielić tym, co mamy najcenniejsze i tym, czego wyprodukować absolutnie się nie da. Amen.